jestem w domu. Tu jest klasztor. Tutaj odbywają się odpusty. Tu zawsze mecze grają. Siema. Dwa fajne winkle. Jak widzieliście, droga cała pusta. Tu kościół bardzo ładny. Obraz Matki Boskiej. Bazylika. Tu kiedyś byliśmy 2 lata temu w wakacje, tu łowili rybki. Heca była, 2 panów tu łowiło, w porządku, gole, kolesie. A bycina, no patrzcie, no trochę brudna, ale sprawna. Zastanawiam się właśnie, czy na jesień nie wymienić na nowszą, znaczy na nową, zupełnie nową. Zobaczymy. Nówka to nówka, nie? Ta będzie miała teraz 3 lata. 19-20 brałem. Tak. W listopadzie 3 lata będzie miała. I pierwszy przegląd. Tam im wlepki. Siema, dam wam naklejki. Wlepki wam dam. Dobra. Jak tam? Dobrze. Fajna droga, nie? No. Spokojna, nic nie jeździ. Można na kole, nie?
Czekajcie, gdzie ja mam? Macie sprzęty jakieś? Znaczy ja mam krosa. O, jakiego? 125? A jakiego? Znaczy no pitbike'a mam. Aha, pitbike'a. A jakiego? No X4'a. Aha, aha. Ale za niedługo będę się zamieniał na jakiegoś 125, tego zwykłego, dużego. Aha. I co, po torach jeździsz, czy gdzie? Nie, tak po polnym. A, po polu. To trzymaj. Chcę coś kupić inny i... I żeby sobie pojeździć na kole, się pouczyć. Dzięki. Tu tak jest prosta droga, to można sobie pojeździć na kole, nie? No. Pojeździć po... tam. Poupalać. Można. No właśnie o to chodzi. Taka droga właśnie fajna. No. Spokojna, tu nigdy nic się nie dzieje, mało samochodu. Teraz jeździ jak tam obwodnicy zrobili. No, teraz tu jest spokój, no. Nie? No, to możesz wbić na kanał. No, wiadomo. No, to zobaczysz się na filmiku. Tak. Ja jeszcze kiedyś chyba słonę widziałem z kolegą. Tak? Ale to tam na koło kościoła, na tym, na parkingu. A możliwe, no. Ale to dawno, ze 2 lata. No, lepiej. Lepiej, ze 3, no. No, ze 3 lata. No, to nawet nie wiem, jakim sprzętem byłem. Czy tym? Czy... Nie, na krosie chyba wtedy pan, nie wiem, na ścigaczu chyba. Aha, no tak, no to ze 4 było. No, to było galancie. To było bardzo dawno, no patrz, że pamiętasz. A jak masz na imię? Wojtek, a ty? Adam, okej, jest. Najważniejsze, że jest zajawka, nie? No a jak? Bez tego to ani rusz, no, bo to zgłupiejesz. Życie jest okrutne, wiesz, a tutaj jednak trzeba trochę, wiesz, odreagować, nie? No dobra, to lecę. No, my też będziemy lecić. Nara. O! Po 4 latach, patrzcie co. A samochodem bym przejeżdżał, bym takich rzeczy nie zauważał. A sprzętem, kurczę, motocyklem, to jest coś pięknego, nie? Na motocyklu się więcej zauważa ludzi. O, jedzie ziomek z sprzętem jakimś. Siema. Te enduraki, jakie to są przyjemne motocykle. Kolega dzisiaj namawiał mnie, żebym sobie Wittpilena wziął, ale kurczę, no nie mogę się do tego przekonać. Wolałbym już Supermoto 701. W żaden sposób ten bilet mi nie podchodzi, nie podoba mi się. Podejrzewam, że jakbym za darmo dostał, to bym nie jeździł. Polecam wam takiego enduraka też na miasto. Coś fajnego. No i puste miasto, patrzcie. Na Warszawkę to kurde, to chyba nie jest dura, ale na takie mniejsze miasto to spoko. Po Warszawce to zrobić kurde ze 100 kilasów, żeby dojechać z punktu A do punktu B.
usłyszeli na pewno. I jeszcze zobaczyli moją rączkę. Mam nadzieję, że to daje im smutno. Żeby pojechać na ulicę tam, jeszcze poświrować. Ale nie, nie, nie. Spadam. Nara. Ja to jak się dosiądę już do tego motocykla, to nie mogę z niego zejść.